Witam Was bardzo serdecznie w kolejnej części Lata z Lemoncraft, tu Emilia i dziś będę robiła taki layout. Mam tutaj produkty z kolekcji Daydream, jest to super cudna w ogóle kolekcja i chcę je Wam tak szybciutko pokazać, a przy okazji też powybieram rzeczy, z których będę chciała korzystać. Tutaj wybrałam sobie taką karteczkę z napisem Simply Beautiful i myślę, że ten napis użyję. Będę chciała także powycinać jakieś elementy z tych kart. To są takie karty A4. Bardzo, bardzo fajne rzeczy mają. Śliczne kolory i w ogóle klimat tych papierów bardzo mi się podoba. Tutaj jest bloczek papieru 12x12 i ja sobie wybiorę z tego papier, który będzie tłem mojej pracy. A także z jednego z nich będę wycinała piękny łapacz snów. Tutaj szybciutko możecie sobie zobaczyć, jak papiery wyglądają. O, a to jest papier, który posłuży mi jako tło. Jeżeli ich nie widzieliście albo nie mieliście, to gorąco polecam. Są po prostu prześliczne. Cała kolekcja jest bardzo klimatyczna i myślę, że świetnie się nadaje do wielu prac. Zaczynam mój projekt od odcięcia paska z tytułem i ja sobie ten papier obracam, bo chcę, aby deski były ułożone pionowo. Będę korzystała ze zdjęcia mojej cudnej bratanicy, które wcześniej wydrukowałam i wycięłam wykrojnikiem kółeczkiem. Pokryję mój layout przezroczystym gesso, bo później będę chciała dodać koloru do mojego tła. Odłożę sobie go na bok, żeby wysech, a w międzyczasie zacznę wycinać elementy, z których później będę tworzyła moją kompozycję. Z papieru Daydream 6 wytnę sobie ten cudny łapacz snów i będzie on podstawą mojej kompozycji. Wybrałam sobie także kilka gałązek teksturkowych ze skrapińca i tuszuję je na biało. Ten tusz jest wolno schnący, więc nada się do z embosowania. Możecie użyć tuszu, który jest typowo do embossingu i posypuję różowym proszkiem do embossingu. Ostatnio bardzo lubię te proszki kolorowe. Ten jest akurat firmy Nuvo. Ma bardzo ładny, jasno-różowy kolor. Proszek nie przyjął mi się w sumie idealnie, ale to nic nie szkodzi, bo będę tutaj dodawała jeszcze drugi kolor. I wybrałam sobie farbkę z najnowszej kolekcji Olgi. Jest to cudna farbka turkusowa i delikatnie wsmaruję w tekturkę w tych miejscach, gdzie trochę proszku było za mało, a poza tym, żeby dodać jeszcze drugi odcień. Przygotowałam sobie chusteczkę, o którą wycieram nadmiar farbki, bo chcę, żeby ten efekt był bardzo delikatny. W tym miejscu mniej więcej będzie moja kompozycja. Robię sobie kropeczki na layoucie, bo pod kompozycją chcę dodać trochę tekstury, a także trochę koloru. I wybrałam sobie maskę właśnie piórka z 13 Arts i one będą wychodziły spod moich piórek od łapacza snów. U góry natomiast dodam pęknięcia. Odłożę layout na bok do wyschnięcia i zajmę się przyklejaniem zdjęcia do łapacza snów. Zanim przykleję fotkę do łapacza, najpierw dodam kosteczki 3D. Powyginam też piórka, bo nie chcę, żeby ten łapacz był przyklejony do layoutu zupełnie na płasko. Wcześniej przygotowaną ramkę przyklejam na zdjęcie, a zanim przykleję zdjęcie do łapacza, to dodam kawałki gazy, żeby potargałam ją wcześniej, żeby wychodziła mi ona spod zdjęcia. Przygotuję sobie teraz tło pod mojego łapacza i chcę, aby na moim layoucie było więcej różowego. Używam mgiełki z 13 Arts i spryskuję dosyć mocno wodą, żeby kolor mi się ładnie rozpłynął. Należy też pamiętać, że po wyschnięciu kolor będzie dużo jaśniejszy niż teraz widzicie. Użyłam trochę za dużo wody i wszystko mi się strasznie pofalowało, ale zupełnie jakby
tutaj mi to nie przeszkadza, dlatego że większość z tego będzie zakryta, a poza tym po wyschnięciu, ja już nie miałam czasu czekać, aż to wyschnie, papier z reguły się rozprostuje. Przyklejam łapacz i będę dalej dodawała kolejne elementy. Wklejam zembosowane wcześniej gałązki i przygotowałam sobie trochę różnych dodatków, pozostałości z ostatnich kartek, jakie robiłam, i elementów powycinanych z papierów, które Wam wcześniej pokazywałam. Tutaj akurat mam koronkę z zestawu z kolekcji Daydream. I ta koronka, ta wstążeczka była jakby taka podwójna, koronka i wstążka, więc oderwałam tą koronkę z góry, wymiętosiłam ją i chcę dodać takie kawałki. Fajnie to wydaje mi się, że będzie wyglądało, bo koronka jest śliczna, taka delikatna i doda lekkości całej kompozycji. Zapraszam Was teraz do obejrzenia procesu składania całego layoutu i odezwę się za kilka minut. Moja praca jest już prawie gotowa. Dodam jeszcze tylko, że nie udało mi się już tego nakręcić, ale na koniec pochlapałam wszystko białą farbką i dodałam dwa kamyczki, które widać na zdjęciach. Mam nadzieję, że filmik Wam się podoba i że zainspiruje Was do zrobienia podobnej pracy. Mam także nadzieję, że weźmiecie udział w zabawie Lato z Lemon Craft. Jeżeli zostawicie komentarz pod moim filmikiem, będzie mi bardzo, bardzo miło. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i życzę miłego dnia. Pa, pa!